Możemy śmiało powiedzieć, że od wieków niezmiennie wszyscy grają. A dzięki wszechobecnym smartfonom grają coraz więcej i częściej. 2 godziny i 45 minut. Tyle średnio dziennie korzystano z telefonu w zeszłym roku, a użytkownicy spędzają niemal połowę tego czasu na graniu w gry. Prognozowany przyrost wartości globalnego rynku gier mobilnych na rok 2020 to 13%. Wraz z Mousetrap Games bądź częścią tego wzrostu i zainwestuj w gry. W 2019 roku dochód na światowym rynku nagrań muzycznych wyniósł 21 miliardów dolarów, a ze sprzedaży wszystkich biletów kinowych 42,5 miliarda. Ogromny rynek, prawda? Dla porównania, wartość rynku gier to 152 miliardy. Gry mobilne stanowią 45% całego rynku. My specjalizujemy się właśnie w tej części wirtualnego świata. Żyjemy w czasach, w których branża gamingowa nie zwalnia tempa rozwoju, wręcz wykładniczo przyspiesza wraz z ewolucją technologiczną. Z roku na rok rynek gier mobilnych przejmuje coraz większy udział w globalnym rynku gier. Podsumowując rok 2019, wartość rynku gier mobilnych szacowana jest na ponad 68 miliardów dolarów. W 2022 ma wzrosnąć do 96 miliardów. Dynamika rozwoju tego rynku jest bardzo optymistyczna dla inwestorów, których Mousetrap Games przyciąga swoimi dotychczasowymi sukcesami i przemyślaną strategią. Sukces w biznesie zwykle łączy się z tym, że produkt lub usługa rozwiązuje jakiś problem albo dostarcza wielu osobom radości. Przykładem firmy, która odniosła sukces na światowym rynku gier mobilnych, jest izraelska Playtika. Założono ją w 2011 roku z kapitałem 1 miliona dolarów. Po roku została wykupiona przez amerykańską sieć kasyn za 100 milionów. W świetle tego, jak imponujący był to wzrost, ciekawe jest, że najlepsze dopiero nadchodzi. Po kolejnych 4 latach firma została wykupiona przez chińskiego giganta za 4,5 miliarda dolarów. Teraz jest drugą firmą na świecie, która całą swoją wartość buduje w oparciu o dane i zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Tak, od końca 2016 roku pracujemy w Mousetrapie. Zaczynaliśmy jako część firmy zajmującej się Big Data. Szybko jednak zyskaliśmy niezależność dzięki zewnętrznym inwestorom. Strategia Mousetrap jest oparta o dane i ich analizę. Żeby móc analizować dane, trzeba je zbierać. Żeby je zbierać, trzeba mieć dużo tytułów, gdyż tych danych nie znajdziesz w Google. Wyznaczyliśmy 3 gatunki gier, w jakich będziemy się poruszać. Hyper casual, midcore oraz hybrydy, dzięki którym będziemy sprawdzać, czy pojawił się nowy gatunek. A więc wypuszczamy kilkanaście tytułów w roku, w różnych gatunkach i w różnych modelach monetyzacyjnych. Tak, zbieramy dane i wiedzę. Jak mamy dobry zbiór danych, to jesteśmy w stanie zrobić selekcję trendów. Im więcej danych, tym łatwiej jest nam obrać odpowiedni kierunek. Jak go znajdujemy, to się go chwytamy i zaczynamy rozwijać tę grę, która jest w trendzie. Pozwala nam to produkować świetne gry, zdobywające międzynarodowe wyróżnienia. Podczas tej akcji crowdinvestingowej inwestujesz w rozpędzenie tego procesu. A więc dzięki Tobie Mousetrap Games ma realne szanse na globalny sukces. Graliście już w Randebita? To właśnie my ożywiliśmy sympatycznego fioletowego potworka, który przemierza plansze gry w rytm największych hitów zespołów, takich jak Oasis, Aha czy Boney M. Nas najbardziej interesuje, w jaki sposób stworzyć grę, aby wywołała założone doświadczenie u gracza. Dobrze nam to wychodzi i nie jest to przypadek. Nie każdy musi umieć robić gry. Nie każdy musi być zapalonym graczem. Za to każdy ma szansę na udział w tym rosnącym rynku. Czy warto wierzyć w spółki gamingowe? Historia pokazuje, że warto.